Dzisiaj wstęp prosty i krótki, czyli taki jak ten samochód. Jeśli szukasz auta do miasta, któremu nie straszne wszystkie atrakcje, które na nie tam czekają. I zastanawiasz się, czy dobrym wyborem byłaby taka używana Vitara. Postaram się na to dzisiaj odpowiedzieć. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Prosiliście o więcej samochodów używanych? No to mówicie, macie. W zasadzie piszecie, macie. A witam dzisiaj zza kierownicy Suzuki Vitara, samochodu, który skończył już 4 lata. I słowo wstępu. Ja jeśli uda mi się kontynuować tę serię, być tutaj konsekwentnym, to postaram się póki co robić testy samochodów, które są gdzieś u mnie w rodzinie czy wśród osób bliskich, bo to ma jedną wielką zaletę. Ja tak naprawdę w skrócie wiem, o czym mówię. Znam te samochody, tak jak ten, od urodzenia. Wiem, co tutaj się psuło, czy nie psuło, wiem, jakie były koszty. Mogę Wam pokazać te koszty, co dzisiaj też zrobię, więc to jest oczywiście dość zamknięty krąg samochodów, ale będę się starał póki co pokazywać właśnie takie auta, bo taki test będzie na pewno pełniejszy. Także tyle słowem wstępu i za chwilę przechodzimy do dzisiejszego bohatera, ale skoro jesteśmy w samochodzie używanym, to jeszcze słowo do osób, które planują zakup właśnie takiego auta, czyli pokażę Wam miejsce, w którym taki samochód sobie łatwo sprawdzicie, a mowa oczywiście o partnerze odcinka, czyli firmie Car Vertical. No i jeśli ktoś z Was upatrzyłby sobie podobną Vitarę, nawet w takim samym kolorze, to pobierając raport Car Verticala dowiedziałby się, że co prawda ten samochód nie był skradziony, ale klikamy sobie na stan licznika kilometrów, bo mamy tutaj niebieskie kółeczko i widzimy, że no nie wygląda to normalnie. Chociażby dlatego, że od sierpnia 2020 do grudnia 2021 ten przebieg nawet nie tyle nie wzrósł, co troszeczkę zmalał. Także trochę dziwna sprawa, ale zobaczcie, klikamy przede wszystkim na zdjęcia. To jest coś, za co ja te raporty najbardziej lubię. I patrzcie, z tej perspektywy jeszcze tak bardzo nie widać, ale to zdjęcie. No to jest dramat i ja takim samochodem, nawet naprawionym, bałbym się jeździć. I zdecydowanie wolałbym coś takiego wiedzieć i zobaczyć, zanim na takie auto bym się zdecydował. W raporcie możecie sobie zobaczyć oczywiście jeszcze inne rzeczy, na przykład takie jak specyfikacja. Możemy to wszystko porównać z autem, którym się interesujemy. I cała masa innych rzeczy. Także jak widzicie na załączonym obrazku, pobranie raportu Car Verticala w przypadku samochodu, którego nie znacie, szczególnie zanim pojedziecie na drugi koniec Polski, aby takie auto obejrzeć, a potem się sparzyć, powinno być w zasadzie koniecznością. Pamiętajcie też, że klikając w link, który macie w opisie do tego filmu, zrobicie to 10% taniej. Także działajcie, uważajcie, a my wracamy do Vitary. No dobra, przechodzimy do Vitary. Ja od razu powiem, że nie będę robił dzisiaj takiego pełnego testu i wypowiadał się na każdy aspekt tego samochodu, bo jeśli ktoś jest zainteresowany czymś takim, to Vitara gościła już u mnie, są testy na kanale, także wrzucę Wam w opisie do tego filmu, jeśli chcecie, to sobie zobaczcie. Ja skupię się dzisiaj bardziej na tym egzemplarzu, no ale oczywiście takie podstawy musimy mieć, także żebyście wiedzieli, o czym ja w ogóle dzisiaj będę gadał i z czym mamy do czynienia, no to zajrzyjmy sobie pod maskę. A znajdziemy pod nią niedostępny już dzisiaj silnik o pojemności kartonu 1 litra. Ma on, no jak żeby inaczej, 3 cylindry. Dysponuje mocą na poziomie 111 koni mechanicznych. Jego moment obrotowy to 170 Nm. Jednostka ta rozpędzi Vitarę do zaskakujących dla mnie 180 km na godzinę. A pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie. I tutaj osoby wrażliwe proszą o zatkanie uszu. 12,5 sekundy. Także to są te podstawowe, najważniejsze dane. Teraz sprawdźmy, jak duży to jest samochód. I w sumie nie wiem, jak ten samochód nazywać, bo jedni mówią crossover, drudzy mówią SUV segmentu B. Kompaktowy SUV to chyba nikt nie mówi. Ale na potrzeby testu przyjmijmy, że to jest crossover. Otwieramy bagażnik. A ten dysponuje pojemnością 375 litrów. Nie zabrzmiało to może szczególnie dumnie, ale specjalnie zostawiliśmy wszystko w środku, abyście zobaczyli, że trochę tam upchać można. Ja nawet kiedyś byłem na wakacjach tym samochodem. To było kilka lat temu i z dzisiejszej perspektywy wydaje mi się to nierealne, no ale mam zdjęcia, więc chyba naprawdę byłem. No i też z tego, co widzę po tych zdjęciach, my się w ten samochód zmieściliśmy, także można.
Z kolei tego miejsca na kanapie nie ma za dużo, ja mam 182 cm wzrostu. Zmieszczę się tutaj, ale na te wakacje wspomniane raczej z tyłu jechać bym nie chciał. Mówię o miejscu na nogi, bo już nad głową jest tutaj cała masa przestrzeni. Także na to raczej nikt narzekał nie będzie, no ale jeśli chcecie wozić kogoś wyższego z tyłu, to polecam się przypasować. I za chwilę do kwestii eksploatacyjnych, do tego jak ten samochód spisywał się na przestrzeni lat. No ale powiedzmy jeszcze słowo na temat jego wnętrza i tego jak się tym samochodem jeździ, no bo teoretycznie po to są samochody. No to odnośnie pierwszego aspektu. Wydaje mi się, że nikt, kto jest zainteresowany Suzuki, obojętnie w sumie którym, nie spodziewa się, że po wejściu do tego samochodu znajdzie tutaj jakieś luksusowe plastiki, nie wiadomo jaki design i ogólnie, że opadnie mu szczęka od jakości tego wnętrza. Także jeśli ktoś tego się nie spodziewa, to bardzo słusznie, bo tak się nie stanie. Natomiast ja oceniam dzisiaj te plastiki z perspektywy 4 lat, nawet trochę więcej. Przebiegu może nie jakiegoś wielkiego, bo to jest 50 tysięcy kilometrów, ale jak to wygląda? W zasadzie wygląda tak samo jak podczas zakupu. Tutaj nic nie jest porysowane, połamane, żaden lakier nie odchodzi. Fotele są w stanie w zasadzie fabrycznym, żadnych przetarć, żadnych dziur. Tak naprawdę po tym wnętrzu kompletnie nie widać upływu lat. A to bywa różnie, na przykład na kierownicy czy drążku zmiany biegów. Wiadomo, to jest automat, też tego wcześniej nie powiedziałem, to jest automat, więc nie używamy tego jakoś bardzo często, ale to naprawdę bywa bardzo różnie, różnie się zdarza. Nawet w 2-3-letnich samochodach zdarza mi się widzieć przetarcia czy ślady użytkowania. Tutaj kompletnie tego nie ma i to jest dla mnie, myślę, dosyć duża niespodzianka, oczywiście na plus. Tak samo odnośnie karoserii, no może to nie jest jeszcze dobry termin, żeby szukać rudej, bo to są tylko 4 lata, 4 czy tam 4,5 roku, więc dajmy mu jeszcze czas, ale jedno zdanie, kompletnie nic nigdzie w żadnym miejscu nie występuje, ani nie wygląda jakby miało wystąpić. Także jest ok. Dodam, że to jest samochód garażowany, więc to też na pewno na jego plus. Natomiast jak tym samochodem się jeździ? Może powiem tak, jeśli ktoś szuka crossovera, czy tam SUV-a segmentu B, albo Suzuki, które ma 111 koni, to raczej jego priorytetem nie są właściwości jezdne tego samochodu. I znowu bardzo dobrze, bo ich tutaj nie znajdzie. Natomiast jeśli ktoś szuka praktyczności i to objawiającej się w wygodzie użytkowania tego samochodu, to, że tutaj łatwiej wsiąść, łatwiej z niego wysiąść, jak ktoś ma dziecko, to łatwiej to dziecko włożyć i też oczywiście wyjąć, krawężniki, progi zwalniające i tak dalej, to wszystko co w mieście, ogólnie miasto, łatwość parkowania, to jest świetny wybór i to potwierdzają 4 lata użytkowania tego samochodu, ale nie to jest najważniejsze. Co jest natomiast najważniejsze? Słyszeliście na początku. 1.0, 111 koni, 12,5 sekundy. Czy to jest zawali droga? Nic nie widzę, jest takie światło, chyba specjalnie, żebym nie odpowiedział na to pytanie. Także sorry, ja mogę ostatnio nagrywać popołudniami, więc to światło pewnie dziwnie wygląda w kamerze, no ale nie zebraliście się tutaj, żeby mnie oglądać w dobrym świetle. Także wracając do odpowiedzi, czy to jest zawali droga? Czyli Vitara z silnikiem 1.0? Nie jest. Całe szczęście. Te 12,5 oczywiście brzmi fatalnie, ale ja po raz kolejny powiem takie zdanie. Sprawdźcie coś takiego na sobie. Każdy z nas ma inne wymagania. Dla mnie ten samochód oczywiście byłby za słaby, ale dla osoby, która tym samochodem faktycznie jeździ, to jest świat i ludzie. Także nie skreślajcie tej jednostki 1.0, czytając kartkę z danymi. Taka moja rada po 4 latach. Ale też oczywiście, skoro mówimy o samochodzie używanym, to jak się dzisiaj czuję, jadąc tym samochodem, a jeździłem nim zaraz po zakupie i jeżdżę dzisiaj po 4 latach, to znowu to jest dla mnie bardzo duże zaskoczenie, bo ten samochód naprawdę cały czas wygląda i jeździ jak nowy. On nie ma ogromnego przebiegu, już to powiedziałem, ale to znowu bywa różnie. Szczególnie niełatwo mają samochody jeżdżące po naszych drogach, gdzieś tam po miastach i tak dalej. Ale znowu nic tu nie skrzypi, nic w zawieszeniu się nie zepsuło, nic się nie wypaczyło, nic się nie wyrobiło, nic nie stuka, nic nie puka. Także naprawdę to jest oczywiście japoński samochód, ale nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze. Bo że będzie dobrze, to zakładałem, ale że aż tak dobrze, to nie. I druga rzecz najważniejsza. Spalanie. Ten samochód w mieście potrafi spalać 6-7 litrów, w zależności oczywiście od stylu jazdy. Spoko, ale jakiegoś wielkiego wrażenia to nie zrobi. Natomiast w trasie, na autostradzie, to są podobne wyniki. 6-7 litrów. Ale pojedźcie tym samochodem na jakieś drogi międzymiastowe. Mówiąc w skrócie, 90-100 na godzinę. To będziecie mogli spalać trochę powyżej 4 litrów, 4,5, na pewno poniżej 5. Żeby nie być gołosłownym, on ma teraz 4,6, a ja w sumie jeżdżę po Warszawie, no ale to też jest oczywiście z trasy.
jadąc spokojnie tym samochodem, a ten samochód jest do spokojnej jazdy, spalanie na poziomie 4,5-5, no to sztos. I jak po to ma być silnik 1.0, no to znowu sztos. Bo ja to tak widzę. Nie potrzebują szybkiego samochodu, nie potrzebują drogiego samochodu, no to chcę, żeby ten samochód mało palił. No i ten samochód dokładnie tak robi, bo mało pali. Ten samochód z tym silnikiem, o tak. No i dobra, ja o tych wszystkich aspektach dotyczących obsługi, wyposażenia tutaj mówił nie będę, bo nie ma sensu. Może dodam, bo może to być dla kogoś ważne. Ja w tym samochodzie mam Android Auto. Oczywiście po kablu, ale jest. I to jest bardzo duża zaleta, przynajmniej dla mnie. A rzeczy, których mi brakuje z tej obecnej perspektywy, to na pewno dostępu bezkluczykowego. Ja bym za to zawsze dopłacił, bo to bardzo ułatwia korzystanie z samochodu. Wrzucasz kluczyk gdzieś tam i o nim zapominasz. Tutaj niestety muszę uruchomić samochód kluczykiem. Też oczywiście sam dostęp bezkluczykowy, no i automatyczne LEDy. Tutaj też muszę pamiętać o włączeniu świateł za każdym razem. Nic wielkiego, nic strasznego pierdoły, ale tego mi tak jakby najbardziej brakuje. Natomiast to wspomniane Android Auto jest, także super. Ale dobra, tyle o tym wszystkim, powoli do podsumowania, ale żeby można było to zrobić, no to spójrzcie na koszty, z jakimi trzeba było się zmierzyć po zakupie tego samochodu przez ostatnie 4 lata. Vitara jest z roku 2019, zatem pierwszy rachunek, na który teraz patrzycie, pochodzi z roku 2020, to jest oczywiście pierwszy przegląd, przebieg to 12 tysięcy km i kwota, jaką przyszło zapłacić, to 959 zł. W miarę bez tragedii, a wymieniono oczywiście podstawowe rzeczy, takie jak filtr przeciwpyłkowy czy olej. Dalej przeskakujemy na rok 2021, czyli przegląd po 2 latach, przebieg to 22 tysiące km i kwota wymagana przy kasie to 1307 zł. Tutaj również standard, olej, filtry, doszedł płyn hamulcowy, konserwacja uszczelek i to w zasadzie tyle. Lecimy dalej, rok 2022, trzeci przegląd, 32 tysiące km i kwota do zapłaty 1020 zł. I ponownie standard, filtry, płyny, ozonowanie wnętrza, konserwacja uszczelek i na tym przegląd się zakończył. No i ostatni przegląd już z tego roku i po raz pierwszy poza ASO, jesteśmy już po gwarancji i widać to od razu na fakturze, olej, filtr, filtr kabiny i powietrza. I do zapłaty 653 zł. Zaznaczę też jedną rzecz. Nie pokazywałem wszystkich załączników z konkretnych wymian, ponieważ tak jak powiedziałem przed chwilą, to były tylko i wyłącznie podstawowe rzeczy. W tym samochodzie nadal nie były wymienione tarcze, nie były wymienione klocki. Nic się nie zepsuło, nic nie było naprawiane. Także na koszt utrzymania oprócz paliwa złożyły się pokazane przeglądy i oczywiście ubezpieczenie. Także eksploatacja wyglądała w ten sposób. A z finansowych rzeczy jeszcze jeden aspekt, czyli ile takie cacko dzisiaj kosztuje. A szybki rzut oka na portale ogłoszeniowe pozwala stwierdzić, że taka Vitara z roku 2019-2020 kosztuje przynajmniej 60 tysięcy złotych, a jeśli będzie to zadbany samochód z polskiego salonu, to ceny dochodzą nawet do 75 albo i 80 tysięcy złotych. I tu uwaga, czyli tyle, ile taki samochód kosztował w 2019 roku jako nowy. Także czasy są kosmiczne. No dobra, także widzicie, jak to wygląda. Podsumowując, 4 lata Suzuki Vitary w naszej rodzinie. Dla osoby, która szukała dokładnie takiego samochodu, czyli czegoś nieogromnie drogiego, a jednocześnie na pewno lepszego niż na przykład Dacia, szczególnie 4 lata temu. Czegoś, co miało być ekonomiczne w zakupie i w użytkowaniu. Czegoś, co nie ma zaspokajać sportowych ambicji, bo nigdy takie nie miało oczywiście być, ale miało być praktyczne. Czegoś, co miało całkiem fajnie wyglądać, czegoś, co miało być wygodne. To był strzał w dziesiątkę. Mówię oczywiście o tym kliencie, którego przed chwilą opisałem. Ja takim klientem nie jestem, ale całe szczęście różnimy się w potrzebach, różnimy się w tym, jakiego samochodu potrzebujemy i dzięki temu nie jeździmy wszyscy Passatem. Ale jeśli zastanawiasz się nad tym samochodem i szukasz potwierdzenia lub zaprzeczenia słuszności tego wyboru, to ja zdecydowanie powiem, że to jest samochód bardzo i to bardzo godny uwagi. W swojej klasie oczywiście. Także jeśli macie jakieś pytania co do tego samochodu, może o czymś nie powiedziałem, to śmiało piszcie w komentarzach. Ja na nie odpisuję i jak zawsze poproszę o ocenienie tego materiału. Jak się podobało, to łapa do góry, jak nie, to do dołu. To pozycjonuje filmy i to mi się bardzo przyda, także dzięki z góry. I jeszcze słowo do osób, które kanału nie subskrybują, to zróbcie to teraz. Będą samochody nowe, będą używane. I co? Widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.